Jest czarna lista do zrobienia. Dzisiaj mam do rozwalenia meduzę, ale może uda się też innych tutaj załatwić. Muszę to zrobić, zanim wyjdzie nowy update, a mam wrażenie, że wyjdzie niedługo. Więc trzeba się za to wziąć, na pewno. Ale brzydki interfejs! Widzicie to na górze? Tu w tym miejscu. Zobaczcie, jak to jest najgorszy interfejs graczy ever. Jak to może tak wyglądać? Przecież to wygląda jak w jakiejś becie. Myślałem, że to już poprawili. Okropne to jest. Na górze ekranu psuje to cały odbiór. To w centrum miasta, będzie trzeba zajechać tam na zlot i to ogarnąć. Może będę mógł zmienić samochód przed wyzwaniem. Nie wiem, czy ten będzie dobry do tego. No, chętnie bym pojechał sobie jakieś inne zawody, ale robimy czarną listę. No dobrze, więc to jest ta babka. Underground League. Czarna lista 11. Czy mam jakąś fajną furę dragową? Ho, klasa B, tu mam coś. O, zwolnione tempo. A chyba miałem dobrze zrobiony ten samochód. Chyba coś tam przy nim grzebałem. Więc może nie będzie tak źle. Tak, mamy wyścigi drag. Mamy zrobić 3 łącznie. Każdy wyścig ma po 3 próby. Ale one są krótkie i powinniśmy ją pokonać. Póki co jest z tyłu. Wow, ale blisko było. Okej, rozwaliliśmy tą babkę, muszę przyznać, że bardzo szybko, dlatego że ja w niej miałem odblokowane te wszystkie wyzwania jakby. Opuszczam garaż i teraz muszę pokonać tego Rossa. I tutaj już będziemy mieli do wygrania. Meduza była strasznie prosta. Wydaje mi się, że Varu był trudniejszy. Najtrudniejsze jest to, żeby odblokować sobie następnego bossa. Jak widać, wszyscy są już odblokowani i tutaj jest jakiś Racer X. Ha! Czy on jest już zablokowany, czy odblokowany? 30... Ej! Underground League zostało 36 dni na zaliczenie tego. Drive over 241 km na godzinę. Oncoming for 30 sekund. Okej, no to weźmy jakiś szybki samochód. Co byśmy mogli wziąć? Coś szybkiego. Coś z klasy S może. To jest do driftu. To jest do driftu. A to jest do czego? Do driftingu? O, właśnie, Taycan się wieszał. Zobaczę, czy naprawili Taycana. Jak się brało Taycana, to się to grę wywalało. Jak się go tuningowało, zobaczymy, czy to naprawili. Nie, naprawili go już. Okej, jest dobrze. Więc... A nie, coś tu jest nie tak. Coś dalej jest nie tak. Tak. No o ile już od tej aktualizacji minęło czasu? To był pierwszy poziom chyba, nie? Tak, pierwszy poziom pościgu. Musimy uciec drugiemu poziomowi pościgu, więc chwilę trzeba poczekać, aż się naładuje. Na drugim poziomie chyba mamy tajniaków już, nie? Z tymi czarnymi chargerami, zdaje się. Więc chwilę się tutaj z nimi pobawię i zaraz powinien być drugi poziom pościgu, tak? Tak, dobra, mamy drugi, możemy ich gubić. Teraz trzeba zgubić ich 2-3 razy na drugim poziomie. Najlepiej robić to właśnie szybkim samochodem, a najlepiej w ogóle w mieście, bo tam jest taka moja stała kryjówka, gdzie się to szybko ogarnia. O, stawaj na koło! Co to było? No bez jaj! Ach, te arcade'ówki. Jeszcze tak, ten jeden raz, potem jeszcze jeden i już zaliczone. Idealnie. Dobra. Jeszcze jeden raz im uciec. I będzie cacy. Jest playlista i to będzie nasz gościu. O, jest jakaś premiowana nawet. Zobaczcie, 57 tysięcy za zrobienie tego Riders of the Storm. Ale tak, my mamy do zrobienia to. Klasa B. Musimy chyba go pokonać. I to jest wyścig drag? Tak, same dragi są, okej. To też będzie raczej proste. Ale powinniśmy za to dostać Hondę. Thank you.
Kurde, co ta Honda? Jak widzę ten wyścig, to mi się przypominają te memy o hondziarzach. Że oni, wiesz, siedzą w tym samochodzie, zmieniają biegi i, wiesz, tak udają, że tam jakaś prędkość nadświetlna się uruchamia i tak dalej, nie? A siedzi obok pasażer i w ogóle zero reakcji na przyspieszenie, bo tego przyspieszenia nie ma. Nie wiem, czy wiecie, ale Lotus Exige, ten, którym jadę teraz... O kurde! Ten, którym jadę teraz, ma najlepsze przyspieszenie w grze, tak? Większość osób myśli, że Regera ma najlepsze przyspieszenie, ale nie! Start najlepsze ma właśnie Lotus. On się słabo prowadzi właśnie, wbrew pozorom, a powinno być odwrotnie. On powinien świetnie się prowadzić, ale mieć gorsze przyspieszenie, no od Regery? Come on! No ale tak jest w tym Need for Speedzie, no nie zawsze ma to sens, nie? No proste są na razie te wyzwania, ale robimy sobie razem, żeby to pozaliczać. Dostaniemy za to ciekawy samochód, tak myślę. Tak naprawdę powinniśmy za każdego pokonanego przeciwnika dostać samochód jego, bo na tym polegała czarna lista, że stawiasz swój samochód na wyścigu i możesz go przegrać albo wygrać przeciwnika. Ale już tam, dobra. I to jest ostatni wyścig. Oj, nie mogę biegu zmienić. Tu mam maksymalnie piąty. Ledwo się zmieściłem. Dobra, no i weszło. Pokonany, elegancko. Dawaj auto. To będzie moja druga Honda w garażu. Jest. Okej. Kurde, nawet zawieszenie ma powietrzne. To jest gościu, jakiś dostawca pizzy. No, wygraliśmy wyścigi z dostawcą pizzy, więc... No, nie jest to jakiś ogromny achievement. Zresztą jego furka jakaś taka strasznie wolna. Ale ciekawy tuning nawet ma. I co o tym powiecie? To jest 10. poziom z czarnej listy, więc no... Nie był jakoś specjalnie trudny. Ogarnęliśmy go raczej na spokojnie. Zobaczycie, o ile gorsza animacja felg jest w Fordzie w stosunku do chociażby takiego Need for Speeda. Tutaj dużo lepiej to wygląda. Nie, tam jak w Fordzie, jak wchodzisz do takiej większej prędkości, to ta felga robi się automatycznie taka wyblurowana. Tutaj mamy taką naprawdę bardzo ładną animację felg. Faktycznie widać, że to jest ta felga, wiesz, nie zmienia swojego koloru ani nic takiego. Dobrze to wygląda, naprawdę. Liga. Mamy do pokonania Obi i niestety dwie kolejne osoby nie dadzą mi samochodu, dopiero Boost da mi jakiś samochód. I z tego co widzę, Boost ma Eclipse'a. Tutaj mamy... Chyba to jest 350. Tak wygląda, jakaś stuningowana. A ta babka ma Corvette albo Nissana. Nie, to jest Nissan R35. A ten ma do Silvie? To tak, no słabe coś te auta. Ale okej, okay. I tak sobie zrobię tą playlistę. Więc na szczycie playlisty jest ten gościu, który został dodany chyba niedawno. I żeby odblokować tego typa, to trzeba było rozwalić 3 miliony radiowozów w jeździe dowolnej. To było takie wyzwanie dla społeczności. I oni, społeczność już to zrobiła, no bo ten update wyszedł, nie wiem, z 2 miesiące temu? Coś takiego chyba, nie? Więc będziemy mieli dodatkowego gościa do pokonania w tej czarnej liście. Ale na teraz jest do ogarnięcia Obi i musimy zrobić tak. Dwie zboostowane playlisty musimy ogarnąć. To będzie dosyć trudne, nie wiem czy mi się uda zrobić to na live'ie. Musimy rozwalić 3 AWD Cops. Czyli to są te takie SUV-y większe. Musimy Gas Station 5 razy in Cop Chase. I tu mam chyba furę odpowiednią do tego zadania. Nie, to nie jest normalne już, okej. Dobra, i czekamy na AWD. A może już stację da się zaliczyć gdzieś? Stację ogarniemy, tylko nie mogę jechać za daleko, bo zgubię pościg.
Ej, no kurde, nie wjeżdżajcie we mnie, bo mi się znowu fura rozwali. Już mam połowę zdrowia. No i ja pierniczę. Muszę wyjść, kurde, z tego lobby i zablokować dołączanie, bo nie zrobię tego wyzwania, no. Moje ziomeczki przeciwko mnie. Okej, tu mamy AWD. Bam! Dobra. Został już jeszcze tylko dwóch z tyłu. Gdzieś widziałem, że był na drugim poziomie. Jest na drugim poziomie. Dawaj go. Idealnie. Stój. Jest! Zabiło go? Nie wiem. Chyba tak. Trafiła się zboostowana playlista. Trzeba ją jeszcze zrobić. I to będzie ostatnia rzecz przed bossem, którego mam do pokonania. To będzie chyba 9. pozycja na liście, tak mi się wydaje. I akurat trafił się drifting. Więc luźna guma. Tutaj nie trzeba wygrywać. Wystarczy, że się będzie uczestniczyć w tych zawodach zboostowanych. Mam tylko jeden tutaj samochód. Palą mi się w nim opony. Niestety, nie jest to dobre auto. Ma spalone opony. Zamiast powietrza jest propan-butan. No i jest jak jest. Najważniejsze, żeby tej ściany nie dotknąć. Tu się łatwo można rozwalić i stracić mnożnik. Oho. Pod górę nie idzie coś. Będzie ciężko się tu wdrapać z powrotem. Ale blisko było. I w końcu. No. Ten gościu był trudny do odblokowania, bo trzeba było czekać na takie sezonowe sprawy, jak te zboostowane playlisty i tak dalej, nie? Ale jest już... Znowu drag? Kurde. Mogliby jakiś wyścig dać. I normalny, nie? No ale dobra, to jest klasa A już. Trzeba się Nie no, tym nie dam rady z nim, bo to jest niestunigowane. Fajne auto. Ja bym wziął... dawaj to. No dobra, zobaczymy jak pójdzie. Nie wiem, czy ten samochód mam stuningowany pod dragi. Okej, nie jest źle póki co. Aha, to już meta. Okej. No szału nie ma z tym moim autem, ale... Chyba go nie tuningowałem. Na pewno nie pod dragi. O! A czuć tą konkurencję. Ale to krótkie te dragi strasznie są. I za to też chyba nie dostaje się jeszcze samochodu. O, zostawił mnie z tyłu. O, shit, chyba przegram. Strasznie krótkie te wyścigi, ale jeden chyba mogę przegrać. Chyba i tak wygrałem. Okej, porobiony. Jakiego pada od Xboxa polecam? Najzwyklejszego, najtańszego, podstawowego pada. Ja mam tutaj jakiegoś wykokszonego, bo dostałem go po prostu. Najzwyklejszy ten czarny padzik, najtańszy. Tylko najlepiej sobie kupić nowego, nieużywanego. O, tu się sprawdza. Nie, za tego gościa nie było samochodu. Muszę pokonać tego wariata. I boost da mi samochód, to będzie Eclipse. Ja już Eclipse'a mam, chyba nawet dwa Eclipse'y mam, ale mam tego Eclipse'a i to jest absolutny sztos. Genialny jest ten samochód. Świetnie mi przypomina te stare czasy Need for Speedów. O, tutaj mamy chyba inne płomienie z rur wydechowych, tak? Tak, też kolor płomieni się zmienia. Moglibyśmy ramkę zmienić na jakąś undergroundową, gdyby była. Jest, underground. O! I to jest to. Jeszcze możemy dać tą ramkę. Ale to doskonale pasuje. O, ale to wygląda. Oh yeah. Następnego bossa, jak się uda, to może tym samochodem pokonam. Zobaczymy. Co to za spoiler, żeś tu wrąbał? Ja pierniczę, co to za ławka jest? Skubany. Chodź, zrobimy sobie fotę przy stacji. XD.
Może coś takiego. O, zrobię taką fotę. Świetny jest, tylko muszę inaczej ustawić, żeby ten interfejs później powycinać. Ekstra, Melisa, zobacz, ta ramka underground. Coś ty wziął za spoiler, chłopak. Przecież po polskich drogach byś nie mógł tym jeździć, bo nic nie może wystawać. Znaczy koła chyba nie mogą poza obrys, ale spoiler też nie może wystawać poza obrys samochodu. Chociaż w sumie teraz ten spoiler to jest obrys samochodu. O, poszalał. Dobra, moi drodzy, dzięki wam za dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, cześć.